Znajdujemy się w Obornickim Ośrodku Kultury, który jest dla nas bardzo gościnny. Wszystkie nasze spotkania odbywają się właśnie w tym budynku. Dzisiaj inaugurujemy 20 rok naszej uniwersyteckiej działalności. Na dzień dzisiejszy mamy prawie 400 członków. W ramach naszych zajęć mamy przede wszystkim wykłady, które się odbywają dwa razy w miesiącu. Mamy 14 sekcji zainteresowań, więc każdy znajdzie dla siebie coś miłego. Do tego mamy 3 duże imprezy, które organizujemy już cyklicznie. Jest to turniej brydża, było już w tej chwili 10 edycji. Za 2 tygodnie będziemy mieli drugi przegląd kabaretów. I trzecia taka duża impreza to jest Marsz Nordic Walking, również 10 edycji. Nasze zajęcia są skierowane głównie do osób 60+, natomiast jeżeli ktoś młodszy chce przyjść na nasze wykłady, są one otwarte, nie zamykamy drzwi dla nikogo. Naszym najważniejszym zadaniem jest aktywizacja ludzi starszych, wyciągnięcie ich z domu, spowodowanie, że rozszerzą swoje zainteresowania i integracja szeroko rozumiana pomiędzy naszymi członkami. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w naszym życiu. Mamy bardzo prężny wolontariat i tutaj brakuje nam ludzi. Zapraszamy serdecznie. Nasze biuro jest czynne w Obornickim Ośrodku Kultury w każdy poniedziałek o godziny 10 do 12. Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy bardzo prężną organizacją, wiele się u nas dzieje i myślę, że jeszcze wiele się będzie działo w następnych latach.